Orlen uruchomił w Poznaniu swoją pierwszą w Polsce ogólnodostępną, całodobową stację wodorową. Można na niej tankować samochody osobowe, ciężarowe, a także autobusy. Stacja w Poznaniu, na której dzisiaj jesteśmy, powstała w ramach naszego programu Clean Cities Hydrogen Mobility in Poland, na który w kwietniu otrzymaliśmy dotację w wysokości 60 milionów euro. Jest to największa dotacja w obszarze wodoru przeznaczona na rozwój tego typu aktywności w Europie. Inwestycje Orlenu przyspieszają transformację energetyczną całej Europy Centralnej i Wschodniej. Zgodnie z naszą strategią do roku 2030 wybudujemy ponad 100 stacji tankowania wodoru, z czego połowa zostanie zlokalizowana w Polsce. Wodór będzie dostarczany z naszych hubów wodorowych, czyli źródeł wytwarzania i dystrybucji tego paliwa. Takie inwestycje są bardzo ważne dla naszej przyszłości, dla środowiska. We need to decrease our CO2 production by 90% by 2050. By 2030 we need to reduce it to 55%. And actually it's a huge challenge because we will all have to change the way we consume, the way we move around. So this is why we support this transport infrastructure, which is for hydrogen. Ultimately, we will have a network which will allow us to move from Gdańsk to Kraków, from Przemyśl to Zielona Góra. So this is why we support this important sector. Wodór to bezpieczne, alternatywne źródło energii w transporcie, które wpływa na redukcję emisji dwutlenku węgla. Orlen udostępnił kierowcom 3 dystrybutory, 2 o ciśnieniu 350 bar, służą do tankowania autobusów i pojazdów ciężarowych. Natomiast dodatkowy, o ciśnieniu 700 bar, jest przeznaczony dla samochodów osobowych. Cały proces zatankowania autobusu do pełna trwa około 15 minut. Jego dzienne zapotrzebowanie na wodór wynosi około 30 kg. Co umożliwia przejechanie około 350 km. Z kolei czas tankowania samochodu osobowego ze zbiornikiem o pojemności 5 kg wodoru wynosi około 5 minut. Taka ilość paliwa wystarczy do przejechania około 600 km. Co bardzo ważne, w trakcie realizacji jest 8 kolejnych podobnych stacji. Jeszcze w tym roku uruchomiona zostanie stacja w Katowicach, we Włocławku czy Warszawie. Na tej liście jest również Płock. Po to realizowaliśmy testy w Płocku wspólnie z komunikacją miejską w Płocku, aby potwierdzić, że to rozwiązanie jest odpowiednie dla Płocka. No to się potwierdziło. Przyznam, że sposób prowadzenia testów również był interesujący w Płocku, bo praktycznie ta technologia była sprawdzana naprawdę w różnych ekstremalnych warunkach, no i to potwierdziło się to, że ona po prostu przyjmie się też w naszym mieście. My mamy na liście projektów, które będą w najbliższych 2-3 latach realizowane, również Płock, więc tu mieszkańcy mogą być spokojni, że to paliwo również tam się pojawi. Do końca dekady podobnych miejsc w Polsce, Czechach i na Słowacji będzie ponad 100. Stacja wodorowa w Poznaniu jest zlokalizowana na terenie stacji paliw Orlen przy Warszawskiej 231. Obiekt działa całodobowo, jest dostępny publicznie, co oznacza, że z możliwości tankowania mogą korzystać nie tylko autobusy MPK Poznań, ale też wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym. Wodór do stacji w Poznaniu dostarczany jest z instalacji wytwórczej grupy Orlen we Włocławku. Stacja pozwala na zatankowanie w ciągu doby ponad 1 tony wodoru.